Jedenasty odcinek serii budujemy bloga w Django. Dzisiaj bardzo ważny odcinek, ponieważ poruszymy takie zagadnienie, czym są pliki statyczne no i raz dodamy zdjęcie do naszego projektu. Czym są pliki statyczne? Pliki statyczne to na przykład zdjęcia, pliki CSS oraz na przykład pliki JavaScriptowe, nie? czyli te wszystkie pliki, które możemy przekazać naszemu klientowi do przeglądarki internetowej. No, i w Django musimy umieścić te pliki estetyczne, na przykład zdjęcia w naszym projekcie. W tym tutorialu będziemy pracować lokalnie, nie będziemy tej strony publikować, to znaczy, pracujemy w trybie de debugowania tej strony. Teraz jest taki trend, że jak chcielibyśmy tą stronę udostępnić na świat, no na przykład pliki estetyczne często przechowywane byłyby na zewnętrznych serwisach, na przykład na Amazon Web Services. Web Services i tam możemy przechowywać zdjęcia oraz inne pliki. W tej serii no, wrzucimy pliki statyczne właśnie w nasz projekt Django. Co zrobimy, to przejdziemy do głównego pliku urls.py w katalogu Psychotech Blog i zaimportujemy coś takiego: from Django contrib static files. URLs. IMPORT static-files-url-patterns Teraz użyjemy tej funkcji static-files-url-patterns Tutaj pod spodem wybierzemy url-patterns Damy plus, równa się Damy tutaj plus, równa się To znaczy teraz do tego url adresu będziemy dodawać To co będzie zwracane przez funkcję, jeżeli wam tą funkcję I Teraz e, jeżeli jesteśmy w trybie debugowania, a nie idziemy z tym live no to ta funkcja sprawdza, czy jesteśmy w tym trybie, no i dzięki temu będziemy mogli obsłużyć pliki statyczne w projekcie Django. Przejdźmy teraz do pliku settings. Zjedziemy na sam dół i widzimy tutaj zmienna static, url jest równa slash static slash. I co to oznacza? Czy to oznacza, że tutaj będzie podany adres, do którego Django musi pójść, żeby Znaleźć nasz plik statyczny, czyli na przykład zdjęcie. Jeżeli przejdziemy do naszej strony jeżeli chcielibyśmy, na przykład znaleźć style CSS, to piszemy główną stronę po slashu style. Potem jeszcze po slashu styles.css. Możemy także to zmienić na przykład na image. I wtedy Django, jeżeli chce znaleźć zdjęcia, to będzie musiał będzie musieli wpisać tutaj Image, musi pójść Django do tego adresu, nie? czyli Image. Okay, ale na razie my tutaj w naszym kodzie zostawimy static. Poniżej musimy dodać coś jeszcze, ponieważ Django nie wie, gdzie my przechowujemy te pliki statyczne. Wpiszemy coś takiego jak static, files, podkreśnik, dirs, czyli directories, to znaczy tutaj będziemy przechowywać ścieżki z naszymi plikami i wykorzystamy teraz dwa nawiasy okrągłe, czyli to jest tak zwany tuple. Po polsku to się tłumaczy krotka, ale pamiętajcie nazwę tuples i wykorzystam tutaj moduł os.path.join. Jest to moduł, dzięki któremu będziemy mogli odnieść się do ścieżki, do lokalizacji na naszym systemie. No i w nawiasach okrągłych możemy skleić dwie ścieżki. Pierwszą ścieżką będzie tzw. Tak base directory, czyli to jest co? Odniesienie do naszego głównego katalogu naszego projektu, czyli do tego katalogu, i po przycinku wpisujemy ścieżkę, gdzie będą przechowywane nasze pliki estetyczne. Ja nazwę to, że to są pliki. Teraz dzięki temu, że zastosowaliśmy Modo OS, Django będzie wiedział, gdzie te pliki są przechowywane. Tu teraz musimy utworzyć ten folder z plikami. Czyli w głównym projekcie Django tworzymy nowy folder, Będzie to folder pliki. I tam możemy utworzyć na przykład plik, new file, style.css. To będą nasze style. No i możemy dać pierwszy styl, czyli body i background. I też na przykład blue. Dobra, to zapiszemy te wszystkie pliki. Teraz jak przejdziemy do naszej slash piszemy static, następnie style.css, no i mamy błąd. A błąd mamy dlatego, bo jak przejdziemy sobie do settings tej krotce musimy dać na końcu przecinek. Teraz to zapiszemy i sprawdźmy. No I okej. Okay. Czyli mamy body background i teraz Django stąd będzie popierał nasze style CSS. To jak my teraz to wykorzystamy? Jeżeli przejdziemy do naszego szablonu dla wpisów, wpisy, zaraz po tytule wpiszemy, wpiszemy coś takiego jak link, rel, dam tutaj style sheet, następnie odnośnik, czyli href, Dodamy oczywiście static. No i ten nasz plik, czyli, który utworzyliśmy, czyli style.css. Zapiszemy to i przejdźmy do powiedzmy strony głównej. Znaczy my modyfikowaliśmy template dla wpisów, więc piszmy tutaj wpisy. No i widzimy, że tło zmieniło się na niebieskie. Wow! Więc już możemy tutaj bawić się naszymi stylami. W Django mamy jednak inny sposób, żeby załadować. Pliki statyczne. Dlatego przejdźmy sobie do naszego template'u i u góry samego template'u użyjemy template Tax, czyli pamiętamy, to są dwa nawiasy klamrowe, 2%, czyli wpisujemy kod Python i napiszemy coś takiego Load Static. Dzięki temu będziemy mogli załadować pliki statyczne. I zamiast podawać tutaj pełne ścieżki, to podamy coś takiego. Znów użyjemy template Tax i napiszemy Static i podajemy w pojedynczych apostrofach nazwy pliku, który chcemy załadować. style.css. Zapiszemy ten plik i sprawdzimy, czy nadal strona działa. Ok, strona działa, więc w ten sposób także możemy załadować pliki statyczne. Teraz zmienimy plik style.css. Ja przygotowałem dla ciebie pewne style CSS, więc ty musiał tego już robić. Pozwolę sobie to wkleić. Zatrzymaj teraz ten filmik i przepisz dokładnie, co tutaj mamy. Nie ma tutaj dużo. Mamy tutaj e, nowe tło, czcionkę i kilka dodatkowych funkcji. Tu teraz zapiszę te style. Teraz przejdę do strony, odświeżę stronę. Bam! Zmieniliśmy. O, no, wygląd naszej strony, czyli tło, a także czcionki. E, co teraz chciałbym zrobić, to jak przejdziemy sobie do style CSS. Zobaczcie, że dodałem tutaj background image, czyli zdjęcie dla tła. Jest to tło.png. Ja sobie to zdjęcie dodam, ponieważ mam to zdjęcie już przygotowane. Jest to zwykłe tło, jakiś tam ma kolor. To zdjęcie znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Jest tam link, gdzie możesz pobrać to zdjęcie, albo możesz wykorzystać też swoje. Dodam to zdjęcie do folderu pliki. OK, widzimy, mam to otwarte. Przejdę do style.css. Zapiszemy te wszystkie pliki i przejdźmy znów do strony. Odświeżmy. No i super, zmieniliśmy ściągi, ale także nasze tło. To nie jest jeszcze efekt końcowy naszego bloga, oczywiście, będziemy to jeszcze bardziej stylizować. Ale w tym tutorialu zależy nam najmocniej, żeby nauczyć się Django, a nie pracować w stylach CSS czy w HTMLu.